Bez najmniejszego powodu leżał nasz pan Sułek kochany w łóżku od 3 dni i 4 nocy bez przerwy. W nogach przycupnęła skromnie pani Eliza, poprawiając mu nieustannie poduszkę aż do znudzenia. Pan Sułek leżał, a leżąc myślał. Panie Elizo! Słucham. Jak pani sądzi? Czy mnie jest dobrze? No nie wiem. Właśnie nie wiem, panie Sułku najdroższy. Sama jestem tego ciekawa. Ja też nie wiem, cholera jasna. Raz tak, raz siak. Dziwny ze mnie człowiek, słowo honoru. Nie jest pan aż tak dziwny, panie Sułku. Wydaje się panu. Kocham pana. Cicho, wiem. Oto jestem dziwny, znam siebie dobrze. Słowo honoru. Czy mnie jest dobrze? Cholera wie. No niech pan się chwilę zastanowi. Leży pan sobie już 3 dzień w łóżku. Dzień to można powiedzieć bez najmniejszego powodu. Donoszę panu jedzenie i prasę. I picie? Drapię pana po plecach całymi godzinami. No, ponieważ przepadam za tym, panie Elizo. Czytam panu już po raz 5 Winnetou. Wiesz, to moja ulubiona książka. Są tam fajne miejsca. Słowo honoru. No i wydawać by się mogło, że nie jest panu źle, panie Sułku. Ale tak to rzeczywiście wygląda. Zresztą ja nie mówię, że mnie jest źle. Ja tylko nie wiem, czy mnie jest dobrze. To spora różnica. No, obiektywnie nie może się pan oskarżać. I to prawda. Mnie samej, kiedy na to wszystko patrzę, jest bardzo dobrze. Bo pani ma mnie. Mondrala. A pan ma mnie. Jak na razie. Masz ci los. Co się stało, panie Sułku jedyny? Cholery można dostać, słowo honoru. Dlaczego znowu? Noga wystaje mi spod kołdry. Rzeczywiście? A do tej pory myślałam, że to pani noga, pani Elizo. Niemożliwe, panie Sułku. Dlaczego? Ponieważ już na oko widać, że pana nogi są 3, a może nawet 4 razy większe od moich. I z daleka nie widać różnicy. Poza tym ma pan owłosione nogi, panie Sułku. Co tu kryć? I pani też. Ale nie do tego stopnia. Z daleka trudno się zorientować. Różnica jest niewyczuwalna. Gdyby nie to, że zaczęło ciągnąć od okna, nigdy w życiu nie zgadłbym, że to chodzi o moją nogę, a nie o pani nogę. Nawiasem mówiąc, z nogami pani tu wlazła, panie Elizo. Słowo honoru. Gniewam się na pana. No dlaczego? Dlatego. Aha. To mi wystarczy. Proszę stąd wyjść. A dlaczego, panie Sułku? Chcę być sam. Mam do tego prawo. No na pewno. Ja jednak nie mam się dosłownie gdzie podziać. Przecież panu chyba nie przeszkadzam, prawda? Krępuje mnie ta sytuacja, no. Że bardzo krępuje. A jaka sytuacja, panie Sułku najdroższy? Taka, że jesteśmy było nie było w jednym łóżku, no. Przecież to wstrętne. Nie robimy nic złego. No, nie wiem. No przysięgam panu. A jednak jest w tym coś świńskiego, no. Ale co, panie Sułku, co takiego? Nie znam się może na tym, ale myślę, że to nieprzyzwoite, no. Tak sądzę. Nie, no. Najważniejsze, panie Sułku, że jest panu dobrze. Nie, no tego nie powiedziałem. No, ja się tylko domyślam. No, to znaczy teraz, kiedy przykryła pani wreszcie tę wystającą spod kołdry nogę, wyczuwam zdecydowaną poprawę. Jest mi znacznie lepiej. I mnie, panie Sułku. A dlaczego? No bo kiedy tylko jest lepiej panu, to i mnie jest natychmiast lepiej, taka jestem. To dobrze.
Tak, to teraz, kiedy nie wystałem i wreszcie ta noga jest mi nieźle, czuję to. I widać to po panu od razu, panie suchu najdroższy, jest pan cały rozanielony. No i to kompletnie, bez powodu, to słowo honoru. No, właściwie to powód żaden. Jest mi po prostu chyba dobrze, panie Elizo. I jest pan tego pewien? Nie. No i znowu ta dręcząca niepewność. No jak mogłabym panu pomóc? Nie wiem. Kocham pana. Cicho, wiem. To. Pan Sułek ziewnął przeciągle i byłby zasnął sobie w najlepsze, gdyby nie nagły rumor, który oboje poderwał z łóżka na równe nogi. Nie stało się właściwie nic strasznego. Okazało się tylko, że pod łóżkiem pana Sułka od 3 dni drzemał spokojnie gajowy Marucha. Gajowy właśnie się obudził, otrząsnął się i wyszedł. Ale nie do tego stopnia. Z daleka trudno się zorientować. Różnica jest niewyczuwalna. Gdyby nie to, że zaczęło ciągnąć od okna, nigdy w życiu nie zgadłbym, że to chodzi o moją nogę, a nie o pani nogę. Nawiasem mówiąc, z nogami pani tu wlazła, panie Elizo. Słowo honoru. Gniewam się na pana. No dlaczego? Dlatego. Aha. To mi wystarczy. Proszę stąd wyjść. A dlaczego, panie Sułku? Chcę być sam. Mam do tego prawo. No na pewno. Ja jednak nie mam się dosłownie gdzie podzieć. Przecież panu chyba nie przeszkadzam, prawda? Krępuje mnie ta sytuacja, no. Że bardzo krępuje. A jaka sytuacja, panie Sułku najdroższy? Taka, że jesteśmy było nie było w jednym łóżku, no. Przecież to wstrętne. Pan aż tak dziwny, panie Sułku. Wydaje się panu. Kocham pana. Cicho, wiem. O, to jestem dziwny, znam siebie dobrze. Słowo honoru, czy mnie jest dobrze? Cholera wie. No niech pan się chwilę zastanowi. Leży pan sobie już 3 dzień w łóżku. I to można powiedzieć bez najmniejszego powodu. Donoszę panu jedzenie i prasę. I picie? Drapię pana po plecach całymi godzinami. No, ponieważ przepadam za tym, panie Elizo. Czytam panu już po raz 5 Winnetou. Wiesz, to moja ulubiona książka. Są tam fajne miejsca. Słowo honoru. No i wydawać by się mogło, że nie jest panu źle, panie Sułku. Ale tak to rzeczywiście wygląda. Zresztą ja nie mówię, że mnie jest źle. Ja tylko nie wiem, czy mnie jest dobrze. To spora różnica. No, obiektywnie nie może się panu skarżać. I to prawda. Mnie samej, kiedy na to wszystko patrzę, jest bardzo dobrze. Bo pani ma mnie. Mądrala. A pan ma mnie. Jak na razie. Masz ci los. Co się stało, panie Sułku jedyny? Cholery można dostać, słowo honoru. Dlaczego znowu? Noga wystaje mi spod kołdry. Rzeczywiście? A do tej pory myślałem, że to pani noga, panie Elizo. Niemożliwe, panie Sułku. Dlaczego? Ponieważ już na oko widać, że pana nogi są 3, a może nawet 4 razy większe od moich. I z daleka nie widać różnicy. Poza tym ma pan owłosione nogi, panie Sułku. Co tu kryć? I pani też. Nie robimy nic złego. No, nie wiem. No przysięgam panu. A jednak jest w tym coś świńskiego. No. Ale co, panie Sułku, co takiego? Nie znam się może na tym, ale myślę, że to nieprzyzwoite. No, tak sądzę. Nie. No, najważniejsze, panie Sułku, że jest panu dobrze. Nie, no tego nie powiedziałem. No, ja się tylko domyślam. No, to znaczy teraz, kiedy przykryła pani wreszcie tę wystającą spod kołdry nogę, wyczuwam zdecydowaną poprawę. Jest mi znacznie lepiej. I mnie, panie Sułku. A dlaczego? No bo kiedy tylko jest lepiej panu, to i mnie jest natychmiast lepiej, taka jestem. No, to dobrze.
Tak, to teraz, kiedy nie wystaje mi wreszcie ta noga, jest mi nieźle. Czuję to. I widać to po panu od razu, panie Suchu najdroższy. Jest pan cały rozanielony. Bez najmniejszego powodu leżał nasz pan Sułek kochany w łóżku od 3 dni i 4 nocy bez przerwy. W nogach przycupnęła skromnie pani Eliza, poprawiając mu nieustannie poduszkę aż do znudzenia. Pan Sułek leżał, a leżąc myślał. Pani Elizo! Słucham. Jak pani sądzi? Czy mnie jest dobrze? No nie wiem. Właśnie nie wiem, panie Sułku najdroższy. Sama jestem tego ciekawa. Ja też nie wiem, cholera jasna. Raz tak, raz siak. Dziwny ze mnie człowiek, słowo honoru. Nie jest